Dzień dobry, Magdalena Rotuska-Korbel. Witam w poniedziałek, 14 kwietnia. Zapraszam na dzisiejsze wydanie Teledziennika. Państwo polskie przeznacza rocznie 1,5 miliarda złotych na usuwanie skutków klęsk żywiołowych. Dolny Śląsk jest regionem szczególnie doświadczonym przez powodzie w ostatnich latach. Tu wkoło to było wszystko zalane. To był dom. Nie ma domu. Sąsiad sąsiada wyciągał z rzeki, żeby ratować. Ratowali dobytek, jaki był. Myśmy zdążyli złapać człowiekowi kuchenkę i butlę. W 2013 roku nasz region otrzymał aż 100 milionów złotych z przeznaczeniem na likwidację skutków klęsk żywiołowych. Wiceminister administracji i cyfryzacji Stanisław Huskowski spotkał się z przedstawicielami powiatów Dolnego Śląska, które w wyniku anomalii pogodowych poniosły dotkliwe straty na swoim terenie. Dolny Śląsk został nawiedzony przez powodzie bardzo silnie w roku 2010, 2011, 2013. Jako minister odpowiedzialny za usuwanie skutków klęsk żywiołowych przyjechałem na Dolny Śląsk do mojego rodzinnego Wrocławia, ale nie tylko, żeby zapoznać się, w jaki sposób są wydatkowane pieniądze z budżetu centralnego na usuwanie skutków tych klęsk. Muszę powiedzieć, że odwiedziłem parę gmin, powiatów i samorządowcy świetnie sobie z tym dają radę. Raczej narzekają na niedostateczne środki, a nie na trudność z ich wydatkowaniem. Zatem mogę obiecać, że po podsumowaniu pierwszego etapu, gdzieś pod koniec kwietnia, na początku maja, będzie druga transza pieniędzy pomocowych dla Dolnego Śląska. Pierwsza liczyła, ta rozdana półtora miesiąca temu, 75 milionów złotych. Myślę, że ta druga będzie to co najmniej 25 milionów i oczywiście nie będą to ostatnie pieniądze w tym roku. Pieniędzy nie zabraknie? Pieniędzy nie zabraknie, chociaż oczywiście gminy i powiaty potrafiłyby wydać zdecydowanie więcej. Ale cóż, budżet państwa też nie jest z gumy. W zeszłym roku przekazaliśmy na Dolny Śląsk ponad 100 milionów złotych, w tym roku też na pewno ponad 100 milionów, jeżeli nie będzie powodzi. Jeżeli będzie powódź jakaś, nie daj Boże, odpukać następna, to oczywiście będziemy szukali większych środków. Wiceminister spotkał się również z wojewodą dolnośląskim Tomaszem Smolarzem. Podczas spotkania minister zapewnił, że zarówno w tym, jak i w kolejnych latach Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji będzie wspierać samorządy w odbudowywaniu dróg i mostów, które ucierpiały podczas powodzi. Pieniądze na usuwanie skutków powodzi muszą się znaleźć i takowe w budżecie są. Państwo musi reagować na skutki katastrof, które dosięgają nasz region. I tak też było w ostatnich latach, kiedy to w roku 2010, 2011, 2012, a 2013 również dotykała tereny Dolnego Śląska powódź i deszcze nawalne, które powodowały skutki niszczycielskie w infrastrukturze drogowej, mostowej. Te elementy należy naprawiać i na to przeznaczone są fundusze w budżecie państwa, fundusze celowe. Takim przykładem na to, że te zniszczenia były duże i tym samym przykładem pomocy państwa były powiaty lubański, kamiennogórski, zgorzelecki i miasta takie jak Lubań czy Leśna, również powiat wałbrzyski był dotknięty powodzią i pieniądze na ten cel Ministerstwo Administracji i Cyfryzacji rękami wojewodów zabezpieczyło na tym obszarze. Powiat wałbrzyski tylko w 2013 roku wyremontował drogi za blisko 3 600 000 zł, między innymi w Dziećmorowicach, Grzędach, Gostkowie, Różanej i Jugowicach. W
W tym roku powiat otrzymał promesę na 2 miliony złotych, które przeznaczone zostaną na realizację 3 zadań. W ubiegłym roku wykonaliśmy m.in. drogi w Czarnym Borze, to jest droga w sołectwie Grzędy Górne oraz tutaj w Grzędach Dolnych. Wykonaliśmy również prawie 3 km 700 metrów drogi w gminie Walim w Dziećmorowicach. No jak również rozpoczęliśmy tutaj tą inwestycję związaną z mostem, nad którym w tej chwili się tutaj znajdujemy. To jest w gminie Czarny Bór. Pierwszy etap tego mostu zakończyliśmy w ubiegłym roku. Jak Państwo widzicie, za mną są już wykonane przyczółki i fundamenty akurat tego mostu. W tym roku otrzymaliśmy 2 miliony złotych, taką promesę. I muszę powiedzieć, że chcemy dokończyć akurat budowę tego mostu tutaj w gminie Czarny Bór nad Potokiem Lesk. To jest kwota około 350 tysięcy złotych, którą przeznaczamy z tej promesy. Jak również mamy do wykonania drogę w miejscowości Różana, to jest w gminie Mieroszów. Jest to prawie kilometr drogi. Na to jest przewidziana kwota około 490 tysięcy złotych. I kolejna droga, którą będziemy realizowali, to jest w gminie Walim, droga na rzeczkę. I to jest odcinek w tej chwili 750 metrów. Te 750 metrów robimy z uwagi na to, że tam już jest wykonana w tej chwili kanalizacja sanitarna i na to przewidujemy kwotę ponad 1 170 000. Że w tym roku akurat otrzymaliśmy kwotę 2 milionów złotych. Z tego co wiem, są pewne takie zapewnienia, że ta kwota może być jeszcze zwiększona przy kolejnym podziale tych środków finansowych. No, dla nas no, każda dotacja, w tym przypadku akurat na usuwanie tych klęsk skutków żywiołowych, jest bardzo ważna, ponieważ no, powiat ma taki, a nie inny budżet i każda złotówka jest dla nas bardzo ważna, jeżeli chodzi o wykonanie tych dróg. Mamy 193 km dróg w powiecie wałbrzyskim. Większość jest w stanie, powiedziałbym, złym. W związku z tym naprawdę każda złotówka, czy też normalnie każde środki, które my otrzymujemy, pomagają nam w tym, żeby polepszyć stan techniczny tych dróg, a przede wszystkim no, chodzi o to, żeby ci, którzy z nich korzystają, czyli my wszyscy użytkownicy, żebyśmy się czuli na tych drogach bezpiecznie. 4 miliony złotych trafiły również do powiatu kamiennogórskiego, który także dotkliwie ucierpiał w 2013 roku. Powiat kamiennogórski jest o tyle takim specyficznym powiatem, jeżeli chodzi o uszkadzanie tych dróg właśnie przez klęski żywiołowe, że jest tematem terenem górskim, gdzie wezbrane wody czy gwałtowne opady, topnienia śniegów powodują dużą destrukcję w drogach i tak już zdewastowanych przez ząb czasu, ale to doprawia, jeszcze bardziej destrukcję robi w tej naszej nawierzchni. Przez tyle lat nie była ona odnawiana, więc teraz siłą rzeczy tych potrzeb jest cały czas za mało, mimo że od 2011 roku tych dróg wyremontowaliśmy, tak gruntownie wyremontowaliśmy, ponad 30 km za kwotę właściwie ponad 30 milionów, już tak średnio kilometr skalkulowany jest na około 1 000 000 złotych. Jest tego dużo, aczkolwiek jest zawsze za mało, bo dróg mamy na terenie powiatu bagatela 208 km. Wszystkie te inwestycje, które zostały zrobione przy pomocy tych środków, uważam za sukces. Bez tego wsparcia ministerialnego nie byłoby odbudowywanych tych dróg. Na drodze krajowej nr 5 pomiędzy Marciszowem a Kamienną Górą na prostym odcinku drogi doszło do kolizji dwóch pojazdów. Najprawdopodobniej Deulanos i Suzuki SX4 jechały w kierunku Kamiennej Góry. Prawdopodobnie oba pojazdy rozpoczęły manewr wyprzedzania. Doszło do kolizji. Suzuki wpadło na płot, Deu wleciało do rowu. Kierowca Suzuki przewieziony został do szpitala. Obaj kierowcy byli trzeźwi.
Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w nocy z 9 na 10 kwietnia, patrolując ulicę Jeleniogórską w Kamiennej Górze, zauważyli pojazd marki Ford, który na widok oznakowanego radiowozu zaczął przyspieszać. Funkcjonariusze udali się w pościg za pojazdem. W zatrzymaniu uczestniczyli także funkcjonariusze z komisariatu w Boguszowie-Gorcach. Okazało się, że uciekający kierowca jechał na podwójnym gazie. Funkcjonariusze Komendy Powiatowej Policji w Kamiennej Górze w nocy z 9 na 10 kwietnia 2014 roku, patrolując ulicą Jeleniogórską w Kamiennej Górze, zauważyli jadący pojazd marki Ford Probe, który na widok radiowozu oznakowanego znacznie zwiększył swoją prędkość. Funkcjonariusze podjęli próbę zatrzymania pojazdu. Kierujący nie reagował na znaki, na sygnały świetne i dźwiękowe. W wyniku pościgu kierujący został zatrzymany w powiecie wałbrzyskim przy pomocy funkcjonariuszy Komisariatu Policji Boguszów-Gorce. Mężczyzna został doprowadzony do jednostki policji. Okazał się nim 20-letni mężczyzna, mieszkaniec Kamiennej Góry. Został on przebadany na zawartość alkoholu z wynikiem 0,28 mg na litr alkoholu w wydychanym powietrzu, czyli powyżej 0,5 promila. Za popełnione przestępstwo oczywiście odpowie przed sądem. Za kierowanie pojazdem w stanie nietrzeźwości grozi kara pozbawienia wolności do lat 2. Natomiast niezatrzymanie się do kontroli jest to wykroczenie, które jest określone karą grzywny lub nagany. 18 metrów długości i blisko 250 kg wagi. Taką palmę wielkanocną wykonał na konkurs pan Henryk Ogorzałek z Olszyn koło Kamiennej Góry. Takie palmy w Chełmsku Śląskim powstają co roku od kilkunastu lat. W Chełmsku Śląskim od kilkunastu lat kultywowane są tradycje ręcznego wykonywania palm. Pani Danuta Suchwałko przyjechała na Dolny Śląsk zaraz po II wojnie światowej z Nowosądecczyzny. I to właśnie ona od wielu lat dba o podtrzymywanie tradycji wielkanocnych. Od wczesnej wiosny zbierane są bazie i lokalne rośliny potrzebne do wyrobu palm. 18-metrową palmę wykonywano ponad 2 miesiące. W niedzielę palmową mieszkańcy okolicy Chełmska Śląskiego zanoszą swoje palmy do kościoła. Tam są oceniane przez komisję. Cieszę się niezmiernie, że to już jest 14. konkurs palm wielkanocnych zaproponowany przez Wiejski Dom Kultury w Chełmsku. Tu się przyjęły te palmy, a powodem było, tak jak pan powiedział, że kiedyś nasi pierwsi osadnicy tutaj w 46 rok sądeczanie przywieźli tą tradycję, potem ona zaginęła, ale korzystając z ich właśnie pierwowzoru, z ich tradycji, zaczęliśmy robić od 14 lat te palmy. No, w tym roku nawet widziałam jedną palmę bardziej podobną do palm kaszubskich, więcej kwiatów, ale niemniej jednak te kilkanaście, które w tym roku są zgłoszone do konkursu, są wzorowane na palmach sądeckich. Dużo zielonego, tylko bibuła, kwiaty z bibuły. No na pewno są podmienione, bo na przykład cisu tutaj bardzo mało jest, czy jest wykorzystany nasza daglezja, barwinek, bukszpan, no, nawet jodła, sosna, tuja. To, co mamy tutaj miejscowe, zastąpiliśmy brakującymi materiałami. No, trzcina tutaj mamy pod dostatkiem. Także palmy są przepiękne. Olszyny jak zwykle ponad do 18 metrów robią. W tym roku bardzo miło mnie zaskoczyła młodzież z Okrzeszyna. Od wielu lat zwycięża pan Ogorzałek z Olszyn, który wykonuje najwyższą i najładniejszą palmę. Jak mówi, zrobiłby dłuższą, ale nie zmieściłaby się w kościele. Wydłuża się lista zdobywców Góry Parkowej w Kamiennej Górze. W niedzielę po raz trzeci odbył się bieg zdobywca Góry Parkowej. Kamiennogórski bieg wygrał żołnierz z Bolesławca, wałbrzyszanie w czołówce, ale poza podium. W niedzielę 13 kwietnia w Kamiennej Górze odbył się trzeci bieg przełajowy zdobywca Góry Parkowej. Na starcie stanęły 273 osoby, głównie mieszkańcy Kamiennej Góry, ale także wałbrzyszanie, wrocławianie, legniczanie, biegacze z Nowej Rudy, Jeleniej Góry, Jedliny Zdroju, Mieroszowa czy Rawicza. Rok temu honory reszty świata bronił Białorusin, który stanął na trzecim stopniu podium.
Tym razem Brazylijczyk José Antonio Moraes Vázquez, który ukończył rywalizację na 207 miejscu. 10-kilometrowa trasa wiodła ze stadionu miejskiego ulicami miasta, podziemiami Arado, na górę parkową i kończyła się na stadionie. Najszybszym okazał się zawodowy żołnierz ze Świętochłowic Kamil Makoś. Po pierwszym kółku prowadził z numerem 265 pan Makoś Kamil i pan Kamil nie zdubluje. Już nie ma sił, oczywiście, że nie. Ale tygodnie prowadź ten bieg jeszcze. Proszę Państwa, i za moment mamy zwycięzcę biegu z numerem startowym 265, pan Makoś Kamil. I to jest zwycięzca trzeciego biegu. Przyjechaliśmy tutaj przyjemne z pożytecznym, jak widać można zwiedzić piękną okolicę Kamiennej Góry, tak samo sztolnie, no i pobiegać, nie? Pogoda dopisała, cóż jeszcze, publiczność też dopisała. A bieganie jest dla pana taką codziennością? Pasja. Wcześniej grałem w piłkę, kontuzję, posypałem się i tutaj mogę się realizować dalej w sporcie, także biegamy zawodowo, nie? Czy ten bieg w Kamiennej Górze jest dla pana pierwszym? Tak, przyjechaliśmy tutaj po raz pierwszy z względem w góry, chcieliśmy sobie się dotlenić i naprawdę przyjemny bieg. Kilkanaście sekund później linię mety przekroczył pierwszy zawodnik z Kamiennej Góry, który uznał drugie miejsce za spory sukces. Biegam od 5 lat. Można powiedzieć, że moje początki to były przygotowanie się do maratonu wrocławskiego i od tamtej pory, jakby powiedzieć, rozpaliła się we mnie taka pasja, która trwa po dzisiejszy dzień. Wygrał Kamil Makoś, znamy się z zawodów biegowych. W tym roku jest naprawdę bardzo dobrej dyspozycji. W półmaratonie w Sobótce zajął tam chyba 5. miejsce, także jest jego życiowa forma. A dla pana dzisiejsze drugie miejsce to sukces? Ja oczywiście, że tak. Sukces. W zeszłym roku byłem 4. Można powiedzieć, że przegrałem te miejsce o podium z Białorusinem. W tym roku jest o wiele lepiej, bo poprawiłem się około minutę, także jest progres. Trzecie miejsce zajął Jarosław Druciarek ze Szprotawy. Na podium nie zmieścił się ubiegłoroczny triumfator biegu Piotr Holi z Wałbrzycha, który zajął 5. miejsce. Rywalizacje pań zdominowały zawodniczki z Jeleniej Góry. W pierwszej dziesiątce było ich aż 5. Wygrała Dominika Jarosz z Jeleniej Góry, jako druga przybiegła Magdalena Nykiel z Sosnówki, a trzecia Paulina Janik z Jeleniej Góry. Bardzo dobrze spisała się wałbrzyszanka Aleksandra Budzyńska, kończąc bieg na 9. miejscu. Tradycją kamiennogórskiej imprezy jest popularyzowanie biegania wśród dzieci. W niedzielę na 100 metrów wystartowały nawet 4- i 5-latki, a na 200 metrów dzieci 6- i 7-letnie. Brawo, brawo! Tak, o tu! To jest jeszcze! Tak! Brawo! Jest pierwszy, jest drugi, jest! No cóż, gdyby nie mama, by... Relacja z sobotniej imprezy biegowej kończy dzisiejsze wydanie Teledziennika. Ja dziękuję za uwagę i zapraszam jeszcze na spotkanie z posłem Andrzejem Dąbrowskim. To oczywiście tuż po Teledzienniku. Zachęcam do wysłuchania tej rozmowy.